Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat kawaczy, obchodzenia się z kawaczą, ponieważ wiele osób już ma kawacze w Niemczech, Polsce i w Szwecji i chciałbym po prostu i w Stanach Zjednoczonych i chciałbym po prostu powiedzieć, jak obchodzić się z kawaczą. Otóż w zależności od przebywania z różnymi ludźmi o różnych wibracjach, kawaczę trzeba czyścić albo okadzając ją kadzidełkiem, albo kładąc na jantrze, albo po prostu przykładając raz na tydzień magnes, zwykły magnes do kawaczy, tak żeby po prostu wibracje się oczyściły. Również jest oczyszczenie płomieniem. Nad płomieniem świecy można 3 razy przejechać kawaczą, tak żeby ona po prostu się oczyściła z różnorakich wibracji. Robi się taką operację raz na 2 tygodnie, raz na tydzień, to w zależności od czasu, który posiadamy. Dodam, że kawacza, żeby miała te wysokie bowisy, jest dobrze kłaść ją na jantrze, jeżeli osoby, które już dostały jantrę ode mnie, mogą kłaść tą kawacz na jantrze lub po prostu przyłożyć do magnesu na jakieś 10 minut. Wówczas energia kawaczy pójdzie w górę. Po prostu będzie dawać te energie, które tak naprawdę są nam potrzebne do ochrony przed negatywnymi wibracjami. Kawacza wytwarza aurę wokół naszej głowy. Ta aura po prostu nas zamyka i chroni przed działaniem pól elektromagnetycznych, przed działaniem złych energii, przed działaniem duchów, istot astralnych itd., itd. Także drodzy kochani, te osoby, które już mają jantry, mogą wykorzystać również jantry w kształcie gwiazdy z takimi napisami sanskryckimi w środku. Kładąc kawacze w środku tej gwiazdy, mogą zabezpieczyć swój pokój przed działaniem szkodliwych energii, szkodliwych duchów, szkodliwych astrali, ogólnie mówiąc szkodliwych energii. Cały pokój będzie ochroniony, jeżeli położymy kawacze bezpośrednio na jantrze. To jest właśnie taka rada dla Was, ponieważ wiele osób nie wie, jak obchodzić się z kawaczą, dlatego robię ten film, żeby wytłumaczyć dokładnie, że kawacze co jakiś czas trzeba po prostu doładować. Trzeba ją oczyścić, obkadzić, może to być biała szałwia, może to być kadzidło, może to być palo santo, to już od Was zależy, drodzy kochani, co macie pod ręką. To by było właśnie na temat kawaczy. Kawacze można nosić albo na szyi, mieć ją po prostu na szyi, albo mieć ją na prawej ręce, po prostu z przywiązaną sznurkiem lub rzemykiem na prawej ręce podczas snu, podczas nocy. To już, drodzy kochani, od Was zależy, gdzie chcecie kawacze umieścić na swoim ciele. Ważne, żeby miała kontakt z ciałem, ważne, żeby miała kontakt z Waszą skórą. To takie uwagi odnośnie kawaczy dla osób, które już posiadają kawacze. Ja od Ciebie się żegnam. Dziękuję za uwagę i do widzenia.